Cześć, jestem Luki, a to jest kolejny odcinek serii Kolekcjoner Modów do Farminga 19. Chciałbym nakarmić konie zebranym sianem w kostkach. Chciałbym to zrobić jak najszybciej, więc przygotowałem ładowarz czołowy, teleskopowy marki Manitou. Jest standardowym widelcem do bel. W momencie, kiedy chciałbym wziąć więcej niż dwie bele, kończy to się tak. Dlatego została kolejna modyfikacja i jest to firmy Altec widelec M44SR. Która, jak widać, jest dużo wyższa. Prostometrowa konstrukcja, która nam pozwoli zapaść na pewno więcej kostek. Prawym przyciskiem myszy mamy możliwość odmiany widelca dodatkowego z góry. Przyciskiem X mamy możliwość schowania szpikulców na czas transportu na przykład. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Weźmy na przykład te cztery belki. Biały widelec. I śmiało możemy przetransportować sobie cztery beleczki siana, na przykład, by nakarmić nasze koniki. Zdecydowanie wygodniej, zdecydowanie szybciej. Myślę, żeby miało pojedyncze czy podwójnie wozić każdą belkę. Konfigurację w sklepie zobaczmy. W kategorii osprzętu ładowarek teleskopowych Altec widły do bel. Koszt to jest 1100 euro.
dzienne utrzymanie jest 5 euro. Brak żadnych dodatkowych opcji typu wybór koloru czy konfiguracji wideo. A to zdjęcie prawdziwych wideo firmy Altec. A zdjęcie tych widzę, że wideo w pracy. Link standardowo znajdziecie w opisie. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.